Witam panowie, druga część będzie, bo przerwała kamera, bo chyba za gorąco jest. No co, pokażę wam jeszcze go naokoło. Ostatni raz, bo bardzo ładnie się prezentuje. Nie malowany, nie klepany. Naprawdę fajny, fajny model. Fajny model, fajnie się jeździ, w dobrym stanie samochodzik. Naprawdę. Progi dają robotę. Ten dach czarny też, tak, ta czarna szybka. No ogólnie by było to na tyle. Ale pokażę wam coś jeszcze fajnego. Ma taką tutaj rzecz, ten Range Rover. Tutaj taka typowa jak latareczka razem z kamerą. Nie wiem, czy to widzicie, kamerę taką. Tu jest narysowana, włączanie, nagrywanie, latarka. To jest Land Rover oryginalne, tu jest zamocowane. I pokażę wam w ogóle w książce obsługowej, tam zaszykowałem. Jak to się ten... Jak to się nazywa? Jak to, to się robi? Mam te wszystkie książki. No i tu jest to, co by było. To by się nazywało Vectrum Cam. Czyli właśnie można powiedzieć, że to kamera. I tu jest właśnie zamontowane tam, gdzie ja mam. Pokazane jest. I tu cały ten pilocik. Tutaj właśnie widać na tym ekranie oryginalnym radia. Jak to było widać? Tu masz tak samo, takie info 4x4. Tylko na tym moim radiu tylko info teraz nie ma. No bo jest zdemontowane. Ale zaraz wam też pokażę kolejną ciekawostkę, nie? Ale tak musiało być zrobione. I ta info kamera. Tak właśnie było widać, że ktoś tu wychodzi i na przykład cię nagrywa. Ty sobie widzisz, pod jakim kątem jesteś i gdzie. Tutaj może zaraz zawieszenie patrzeć, wszystko sobie. Więc taka właśnie fajnie Vectrum Camera View, nie? Tu chassis, może sobie podglądać, standard view, no fajne, fajne. Bardzo fajny ten dodatek. Asystent zjazdy z górki, tu widzę. To już naprawdę sobie doposażył tego Range Rovera, jak go brał. To wszystko, kompas view. Naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne. No, ogólnie książki serwisowe są dwie, bo 19 lat i do końca serwisowany. Ta jedna się skończyła, daj mu drugą. Widać, że tą nowszą już później była, bo nowszy, ten nowszy Range Rover był niż ten stary pierwszy. To jest druga książka nowa. No, a to drugie u mnie radio. Wam pokażę jeszcze naprawdę ciekawostkę. Po więcej ciekawostek to już chyba nie ma. Na PlayStation było. To było tutaj w schowku, dalej zamontowane. Jest to stare radio. Tam, nie wiem, czy będzie widać, pod kątem. O! Widzicie to? No i normalnie jak włączamy samochód, to się będę zapalić. W sumie pokażę wam teraz nawet. Żeby udowodnić, czy to dalej działa tam. O jest, widzicie? Land Rover się zapala. I normalnie to działa dalej. Ale jest to podłączone, nie? Bo też w sensie założył to fajniejsze z nowszą kamerką. I takie rzeczy. No tu mamy w schowku ten, tak jak pokazywałem wcześniej. Pilocik, tak samo, nie wiem, czy będziemy w sumie jeszcze może pokażę coś. No kierownica fajnie odchodzi siedzenie tak samo, jak się otwiera, zamyka. No, pokażę na szybko ten, da się włączyć. O, welcome to, telewizorek zadziałał. Tylko żeby włączyć PlayStation, to troszeczkę więcej czasu potrzebuje, ale ogólnie pokażę wam, że cała PlayStation tak samo. O, tu zaczyna działać na zielono. Nie wiem, czy widać. I tu zaraz mruga tak samo joystick. Jeszcze nie jest połączony. A weźmiemy joystick. Weźmiemy joystick. Ja tylko sobie włączę go on, off. I już tu pokazuje połączone na zielono. Tu tak samo już przestało mrugać. Tu można normalnie sobie płytę otworzyć, ale to jest ogólnie memoria karty 8 giga gierów jest jakiś. No a nie sprawdzałem, nie dowiedziałem się dobrze, bo mi to niepotrzebne jest. Włączyłem tylko raz, widziałem, że to była konfiguracja systemu i więcej już nie próbowałem, no naprawdę mi to niepotrzebne, nie będę się tym bawił. Ja zaraz uciekam z potem do Anglii. Range Rover zostaje do sprzedania. Sprzedania zostanie Range Rover. I tyle. No na to się bardzo fajnie prezentuje.
No, dodatku do tego jeszcze mam co? Pokażę na szybko do sprzedania. Range Roverek jest taki. Co mam jeszcze? Hyundaika Santa Fe 2011 roczek. A co na innych filmikach. Ale po prostu wam przypomnę, że jest. Po automacie 2.2 diesel. To Suzuki, nie będzie taty. Gran Vitara. Ona już 15 lat w domu. Może nie 15, 13, ale zostaje do końca. Bo no jeszcze mam w garażu pod wiatką. Wiatką mam jeszcze też C-klasę. Wow. Mercedes AW200 204 2009 rok, 2.2 dieselek. No, ale ogólnie ogłoszenia porobić, to wystawiać. Teraz wrócę. To wszystko w sierpniu będzie fajnie powystawiane. No, ale Range Rover jest ogólnie numer jeden teraz tego filmu i tego wszystkiego. Tak się prezentuje cała jako zawości. No i tyle. Tyle mogę powiedzieć. No ogólnie co, no pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, za lajki, za subskrypcje, za komentarze i za wszystko. No ogólnie ja nic nie montuję tych filmów. Tak jak mówię, tak wrzucam. Więc czasem coś się nie zgadza, przerywa. Ale no nie mam czasu, żeby to robić profesjonalnie. Po prostu bardziej to zajawka jest moja. Ale i tak się cieszę, że oglądacie, suby dajecie i komentujecie. No dziękuję, pozdro.